Dzień dobry, witam Cię dzisiaj w wyjątkowym filmie. Dzisiaj nie jest to wideoporadnik. Dziś zapraszam Cię na, jak widzisz, dosyć długi film, ponieważ trwa on ponad godzinę. I ta ponad godzina to zapis webinaru, który odbył się w ramach Klubu Stylowych Kobiet. Klub to jest taka zamknięta przestrzeń, więc dlaczego udostępniam ten webinar? Po to, żeby zaprosić Cię na listę zainteresowanych tym klubem, czyli możesz zapisać się, korzystając z linku ksk.kodstylu.pl. Link jest oczywiście dostępny pod tym wideo. Zobaczyć, jak wygląda webinar, bo takie webinary odbywają się w ramach klubu dwa razy w miesiącu. Oprócz tego, dwa razy w tygodniu mamy czat ze stylistką, mamy encyklopedię stylów, encyklopedię krojów. Wszystkiego możesz dowiedzieć się, klikając na link poniżej. Także zobacz, czy klub to jest coś dla Ciebie. Zapisz się na listę zainteresowanych i już za tydzień rusza z otwarciem drzwi do klubu, także będziesz mogła do niego dołączyć. Zapraszam Cię na webinar Czerń A12 typów urody, no i zapraszam Cię do zapisania się na listę zainteresowanych. Okej, mamy to, także w takim razie oficjalnie przywitam się z tymi osobami, które będą oglądały retransmisję naszego webinaru. Dzisiaj czarny A12 typów urody. Zanim przejdę do meritum naszego spotkania, to szybkie takie pytanie, ponieważ zauważyłam już, że często zdarza się, że na webinarach na żywo jest mniej osób i cała reszta ekipy naszej tutaj klubowej ogląda ten webinar w retransmisji. I chciałam zapytać, ponieważ Paulina zawsze robi w czwartki o godzinie 19, tak żeby no, większość osób była po pracy, po jakichś ewentualnie sprawunkach, obowiązkach, no a ja w soboty o godzinie 12. W tym miesiącu jest wyjątkowy czas, że ja też jestem w czwartek o 17, wynika to z moich prywatnych zobowiązań sobotnich w tym miesiącu. I takie pytanie, czy dla Was robi to jakąkolwiek różnicę, czy na przykład gdyby zdarzyło się tak, że znowu ta sobota będzie dla mnie niedostępna, czy dla Pauliny będzie 19 w czwartek niedostępna, to czy jest na przykład opcja, żebyśmy sobie nagrały webinar, nie wiem, o 9 rano, o 11 i może zdarzyć się tak, że ktoś wtedy będzie mógł być z nami na żywo, a może być tak, że i tak będziecie oglądać w retransmisji. Także osoby, które są ze mną tutaj na żywo, super, jeżeli odpowiedziałyby na czacie, natomiast jeżeli ktoś ogląda w retransmisji, to można po prostu w komentarzu, czyli jakby w tej jakby lekcji w klubie, tak? W tym takim pokoiku, gdzie ten webinar się odbywa, żeby po prostu dać znać, czy taka opcja jest w porządku. Wynika to z bardzo prostej rzeczy. No, wieczorami po prostu jesteśmy bardziej zmęczone. Aczkolwiek też może być tak, że tutaj nie będę mówiła za Paulinę, bo nie dyskutowałam z nią tego tematu, ale tak, to była taka ważna rzecz, którą chciałam organizacyjną. Druga rzecz organizacyjna, widzimy się przez godzinę dzisiaj. Mam przygotowane standardowo na niecałą godzinę materiałów do tego, żeby z Wami omówić, a później będą ewentualne pytania. Mogą dotyczyć one treści dzisiejszego spotkania, mogą oczywiście też dotyczyć czegokolwiek innego, co Wam tam w duszy gra. No więc dzisiejszy temat czarne dla 12 typów urody. Potrzebuję wiedzieć, że mnie widać, że mnie słychać, bo nikt się tutaj do mnie nie odzywa na czacie, więc tylko taki szybki check, czy osoby, które są ze mną na żywo, wszystko jest w porządku, ponieważ nic od Was nie dostaję, także byłoby to cudownie. No i teraz tak, mamy 12 typów urody. I można by było powiedzieć, że są oczywiście jak do każdej czy grupy kolorystycznej, czy do konkretnego odcienia ubrań, zdarza się tak, że są typy urody, które są predysponowane do tego, żeby nosić czerń i takie, które właściwie powinny tej czerni totalnie unikać. To znaczy, że powinny, no właściwie, ja mam powiedzieć, że nie powinny jej nosić, natomiast oczywiście wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o to powinny, że ja będę używała kiedykolwiek, w jakiejkolwiek komunikacji słowa powinny, to pamiętajmy o tym, że te powinny to nie jest tak, że to trzeba, że to musimy. Pamiętajmy, stylizacja to nie apteka, to nie operacja na otwartym sercu, ja to cały czas powtarzam, dlatego dzisiaj pewnie wiele razy użyję nie wolno, powinny, nie może, może, ale to pamiętajmy, to są takie sytuacje i warunki idealne. I
Na początku miałam taki pomysł, żeby zrobić jak najwięcej zdjęć, znaczy nie zdjęć, tylko w sensie pobrać z jakichś tam sklepów czy blogów i po prostu omawiać je. Natomiast stwierdziłam, że no oczywiście takowe będą, ale bardziej, żeby unaocznić coś, o czym ja mówię. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie będzie ich wiele, ale będziemy działać sporo na teorii. To znaczy, że ten webinar może być dosyć trudny, ale pamiętajmy o tym, że zrozumienie zasad swojego typu urody, czy w ogóle zasad dla typów kolorystycznych, dla używania jakiegoś koloru albo grupy kolorystycznej, daje nam dużo więcej niż tylko jakieś tam inspiracje. Ponieważ jakieś tam inspiracje robią niestety to, że no cóż, może nam się na kimś coś podobać, możemy to chcieć odwzorować, a później się okazuje, że na nas to jest taka średniawka. Więc tutaj ja będę raczej dam takie podstawy, solidne podstawy teoretyczne, dlaczego jest tak, jak jest, kiedy można, jakie są odstępstwa i będę starała się przez tą godzinę no jak najwięcej tak takich rzeczy omówić. No więc pierwsza odpowiedź, czy są typy urody, które mogą nosić czerń bez oporów i czerń w dwóch kontekstach. Właśnie, będę Ci omawiała dwa konteksty. Czerń przy twarzy i czerń w dużej ilości na całej sylwetce, bo przy twarzy mogą nosić czerń. Ciemna zima, ciemna jesień, czysta zima, chłodna zima i czysta wiosna. Natomiast już na całej powierzchni czerń, no to właściwie mogłabym powiedzieć, że ciemna zima i czysta zima. To będą takie dwa typy, które bardzo dobrze będą wyglądały. I przepraszam, ciemna jesień jeszcze, czyli dwa typy, ciemne i czysta zima, będą bardzo dobrze wyglądały w czerni na całej powierzchni. Ewa tutaj odpowiada na moje pytanie. Róbcie webinar tak, jak Wam wygodnie. Pytania i tak możemy zadawać później pod materiałem, na czacie, w grupie, mailem i tam. No i właśnie, właśnie. Dziękuję bardzo za wypowiedzenie się, co od razu widzę, że tutaj mnie widać, że mnie słychać, także dziękuję. W każdym razie wracam do tematu, czyli pamiętajmy o tym, że wszystkie trzy zimy, ciemna jesień i czysta wiosna, to są te, które mogą czerń używać w stylizacji. W większych ilościach, większa ilość to jest ta połowa sylwetki, która pojawia się tutaj. Kto nie powinien nosić czerń w ogóle. Oczywiście jasne lato, jasna wiosna, to byłoby tak idealnie, gdyby ta czerń w ogóle tam nie śmignęła tych stylizacji. Oczywiście w praktyce wiemy, że to no to nie jest tak, że to jest niemożliwe, bo ja mam nawet klientki, które niekoniecznie są jasnym typem w urody, nawet zresztą jedna z uczestniczek tutaj jest w zgaszonym typem urody i właściwie nie nosi czerni w ogóle, bo nie ma takiej potrzeby, ale gdyby, to jakbym powiedziała, w takim świecie idealnym, książkowym, no to oczywiście jasne lato i jasna wiosna absolutnie tej czerni nie powinny na siebie zakładać. No i można by było powiedzieć, że później są typy, które takie... No, mamy takie tak, mamy takie nie, czyli można dużo albo nie powinno się wcale. No i mamy typy takie, gdy jest coś po środku, czyli tutaj po środku można powiedzieć, że większą ilość czerni mogłaby na przykład zgaszona jesień, no ale znowu nie zawsze. Można powiedzieć, że właściwie ciepła jesień, no bo skoro jesienie są takie cięższe, to gdzieś ta czerń będzie, no ale nie zawsze. No i pytanie, czy na przykład chłodne lato może od chłodnej zimy pożyczać? No jest to takie, są takie typy, które są bliżej tych na tak i bliżej tych na nie, ale niestety nie mogłabym powiedzieć, że na przykład, nie wiem, zgaszona jesień czy ciepła jesień jest w 3/4 tej osi od tak do nie, albo od nie do tak, a że na przykład ciepła wiosna to jest gdzieś tam, bo zależy to od kilku czynników i będę te czynniki właśnie dzisiaj omawiała, każdy typ po kolei. I od razu mówię, że warto obejrzeć całość, ponieważ znając zasady innych typów, czasami swoich opozycyjnych, może się okazać, że pomaga nam też zrozumieć pewnych rzeczy, obserwacje, że tak powiem, w świecie i wyciąganie wniosków dla siebie. I musimy pamiętać o tym, że to są takie ogólne zasady, tak, że ciemne typy i inne tam zimy mogą, jasne typy, te najjaśniejsze nie mogą, ale od nich zawsze mamy odstępstwa. No i teraz kolejna rzecz, która jest taka bardzo ważna, to, że czarny inaczej będzie w stylizacji odbierany jesienią i zimą i inaczej wiosną i latem. I nie mam tutaj na myśli takiego aspektu, że no jesienią i zimą to ta czerń się pojawia częściej, dlatego że jest, nie wiem, bardziej praktyczna, albo że mamy taką naturalną tendencję, że mamy krótsze, że generalnie są takie ciemniejsze pory roku i też ciemniej się ubieramy. A wiosną i latem często zdarza się tak, że ubieramy się jaśniej albo bardziej kolorowo. To jest jakby
jeden aspekt, czyli taki trochę zwyczajowy, trochę kulturowy, trochę praktyczny, że zawsze czarne skórzane botki są lepsze od, nie wiem, jakichś beżowych, które są na przykład zamszowe czy welurowe, no po prostu jest praktyczniej, czy nawet czasami noszenie ciemnego płaszcza, czarnego płaszcza jest bardziej praktyczne od noszenia tego bardzo, bardzo jasnego, dlatego czasem nawet jasne te pogody zimą gdzieś tam no, przerzucają się na te czernie. Ale właśnie. To, co jest bardzo ważne, to nie ten kontekst, czyli że jest ciemniej na dworze i my nosimy ciemniejsze kolory, i tutaj mam na myśli też czerń, a latem jest jaśniej na dworze i tak naturalnie nasze preferencje ciągnie. Nie o to. Chodzi o to, że zimą zakrywamy większość swojego ciała, bo w sytuacji, gdy jesteśmy na dworze, to właściwie prawie całe ciało oprócz, chociaż teraz właśnie nadchodzimy w maseczkach, więc naprawdę prawie całe ciało, dotąd czapka, dotąd maseczka i po prostu wychodzą oczy, no dziś już nie było przynajmniej w Gliwicach tak zimno, żeby trzeba było chodzić w czapce, ale jeszcze niedawno można było. W każdym razie chodzi o to, że zimą, jeżeli stosujemy tę czerń, to jej jest więcej, czyli inaczej jest założyć czarne kozaki, a inaczej czarne sandałki czy klapeczki. Inaczej jest założyć czerń na całej dużej powierzchni całego ciała, a inaczej jest założyć tę czerń tylko w sytuacji, kiedy mamy na przykład, nie wiem, top na ramionczka albo krótkie spodenki. Tak? Czyli pamiętamy o tym, że jeżeli myślimy sobie o takiej totalnej czerni, czyli te ciemne typy urody, ciemna jesień, ciemna zima i ta czysta zima i chłodna zima, i one tak się całe wyczernią i chłodne lato, czy jasne lato chciałoby dokładnie odwzorować ten sposób noszenia, czyli taki total look czarny, no to lepiej będzie już latem niż zimą. Dlaczego? Ponieważ latem odsłaniamy więcej swojej skóry. To znaczy, że latem właśnie nosimy niepełne buty, nosimy gołe nogi i tu już jakby, ja wiem, że może nie wszyscy noszą krótkie spodenki, ale tak generalizuję, że nosimy krótkie spodenki, nosimy sukienki, koszulki na ramionczkach, czyli nie jest to golf z długim rękawem potem, tylko właśnie mamy coś takiego lżejszego, czyli jakby nasza skóra, która wystaje z tej czerni, ona trochę tę czerń ratuje, także jeżeli jakiś typ, który nie do końca powinien nosić tę czerń, a ma do niej pociąg, no to tak naprawdę, paradoksalnie, latem będzie ją łatwiej przerzucić, tak jak mówię, inaczej założyć czarne spodnie, czarne kozaki, a inaczej założyć sobie czarne krótkie spodenki i reszta stroju tam kolorowa, bardziej kolorowa czy jaśniejsza. Także tutaj to jest bardzo ważne. No ale właśnie, przejdziemy sobie teraz, ja bym chciała pokazać, tylko muszę udostępnić ekran, bo tyle będzie mnie dłużej i teraz przejdziemy sobie do ekranu. Moment, mamy to i pyk. Albo i nie pyk. Dobrze, zobaczmy. Tak, jestem tutaj. Cudownie, teraz jeszcze muszę sobie tego zooma trochę przesunąć, wy go pewnie nie widzicie, bo to jest pewnie moje menu, ale tak, lecimy, jeżeli będą jakieś pytania, można je pisać na czacie, można zadać na koniec, jeżeli ktoś ogląda retransmisję, no to oczywiście w komentarzach, w pokoiku webinarowym, w którym ten webinar w klubie, czyli na platformie się pojawił. No i teraz zobaczmy sobie, wybrałam sobie trzy no podobnie wyglądające modelki ze sklepu, to jest sklep Answer, gdyby komuś coś tam się bardzo spodobało, to jest z Answer. I zobaczmy sobie, jest powiedzmy ktoś, kto wygląda na jasny bądź jaśniejszy typ urody. Nawet bym tutaj powiedziała, że gdybym miała tak robić coś, czego nie robię z żywymi kobietami, czyli miałabym zgadzać, bym powiedziała, no wygląda, te wszystkie trzy panie wyglądają dosyć wiosennie. Oczywiście mogą się okazać być latem, mogą się okazać być zgaszoną jesienią, gdybym się im bardziej przyjrzała, ale wybrałam takie trzy, które reprezentacyjnie można powiedzieć, że dość są takie no, wiosenne, tak? Jasne i wiosenne. No i właśnie, i teraz zobaczmy sobie, mamy tą jasną panią w białej sukience, czyli no, w jasnym kolorze i mamy do tego czarne buty. No i można powiedzieć, że ta czerń tak nie gryzie się bardzo z jej urodą, no ale mamy obok tę samą, znaczy nie tę samą panią, ale podobnie wyglądającą panią kolorystycznie, która ma czarną sukienkę i jasne buty i następna pani też ma czarną sukienkę i jasne buty, ale zobaczmy jak inaczej, już abstrahuję od tego, że tutaj mam
mamy po prostu taką sukienkę, która jest takim kokonikiem i oblepia tę panią w środku, a ta następna to wygląda jakby była taką no, przedłużoną bluzą i to jeszcze taką niepodkreślającą talię, taką bardzo ciężką, więc abstrahuję od fasonu, ale zobaczcie jak kolorystycznie, jaka jest ogromna różnica w takiej świeżości, ponieważ są te urody, które właśnie mają taką dosyć świeżą urodę i wizualnie świeżą, tak, już abstrahując od tej palety, wizualnie świeżą i wtedy no, ta czerń jest taka obciążająca. Oczywiście, że komuś to może się podobać, jakby nie ma wątpliwości tutaj, komuś się to może na pewno podobać i moment, bo tutaj coś mnie tutaj rozprasza zachodzące, o super, zachodzące słońce, bo przez chwilę nic nie widziałam. Mam taki piękny widok z okna z dużego pokoju, jak widać w moim mieszkaniu, że mam piękny widok właśnie w okresie wiosna do jesień, mam piękne zachody słońca tutaj, ale to nie jest takie bardzo istotne. Teraz istotne jest to, że widzimy, że jedna pani jest taka lekka, mam nadzieję, że też to widzicie, że to jest takie obciążające i oczywiście znowu wejdziemy, że ktoś może mieć styl, może ktoś mieć osobowość, ktoś może mieć kaprys, albo okazja, na jaką idzie. Gdzieś tą czerń jednak wplata swoją garderobę i to nawet w dużej ilości, ale pamiętajmy, że nasz dzisiejszy webinar jest nie o stylu, nie o charakterze, nie o spotkaniach i o nie innych rzeczach, tylko jest właśnie o tym, jak powinien wyglądać jakiś świat idealny, tak? Kto kiedy może nosić tę czerń. Także pamiętajmy, po pierwsze, jakby tak podsumowując ten wstęp, tak bym powiedziała, to mamy do czynienia z tym, że wiosną i latem nosimy więcej odkrytej skóry, więc ta czerń też jest tutaj tak, ona się tutaj ratuje. I to właśnie tutaj widać, że ona się bardziej ratuje tutaj, niż się ratuje tutaj. Super będzie, jak dacie mi znać na czacie, czy to widzicie, czy to jest dla Was, czy to jest dla Was widoczne, czy to nie jest dla Was widoczne, ja sobie później zerknę. No i właśnie drugi... coś mi się zawiesiło, jest, dobrze. No i teraz kolejna rzecz... Czym mniej czerni w stylizacji, tym stylizacja wygląda na mniej ciężką. I czerń jako kolor, ponieważ jest to kolor ciemny, no i ciężko powiedzieć, że czerń jest zgaszona, że ma jakąś, bo ona teoretycznie nie ma chromatyczności, więc może powiedzieć, że czerń jest zawsze, jak jeżeli jest czysta czerń, to jest czysta, ale ma w sobie tą taką ciężkość, która wynika właśnie z ciemności. No czerń nie ma temperatury, jeżeli nie masz takich innych domieszek, więc można powiedzieć, że czerń jest taka ciężka, a jej przeciwieństwem jest właśnie biel, czyli ta lekkość. Czyli można by było powiedzieć taki czerń kontra jasne kolory albo czerń kontra ciemne kolory. No i tutaj mamy trzy stylizacje, gdzie panie znowu są takimi, no widać tutaj już może troszkę ciemniejsze niż te panie, ale dalej przefarbowane na blondy i czerń w różnej ilości. I teraz, tutaj, gdy mamy tę czerń na dole, to znaczy, że u góry jest taka kurteczka, którą można by powiedzieć, no zgaszona jesień czy zgaszone lato by nią nie pogardziły, no to tutaj nagle ta czerń. Czy to wygląda źle pod względem takim ogólnym? No nie, ja bym nie powiedziała, że to wygląda źle. Natomiast, czy można by było tą panią lepiej ubrać w ciemniejszy dół, ale nie taki czarny? Oczywiście, że tak. To znaczy, że w idealnym świecie analizy kolorystycznej, który, pamiętajmy, w prawdziwym życiu nie istnieje, albo rzadko kiedy się o niego ocieramy, w idealnym świecie analizy kolorystycznej ta stylizacja no, nie jest najlepszą stylizacją. Ja mam takie wrażenie, że to może ta góra z nią tutaj świetnie. Ja nie wiem, czy ona jest, może ona jest zgaszoną jesienią. Gdybyśmy jej zrobiły analizę kolorystyczną, może ona będzie zgaszoną jesienią, ale ta czerń tutaj... No, kolorystycznie nie jest idealna. Całość, oczywiście, gdybym spotkała taką kobietę na ulicy, to bym się nogami nie nakryła i nie powiedziałabym, o Boże, kobiety, co ty po prostu tutaj zrobiłaś? No nie, no, no normalna, zwykła po prostu stylizacja z jakąś outdoorową kurtką, cięższymi takimi butami i po prostu czarnymi spodniami rurkami. Natomiast mamy też... stylizację, gdzie pani jest cała na jasno i tutaj ma tylko po prostu ciemne, ciemne klapeczki. Ja nawet nie do końca jestem pewna tak naprawdę, czy to jest cała czerń, czy to jest coś z brązem, ale w każdym razie ma taką małą, małą ilość czerni.
I to, co jest mega ważne, to zobaczmy, że tutaj w ogóle ta czerń nie przeszkadza. Więc można powiedzieć, że każda z nas może wpleść trochę tej czerni w swoją stylizację, ale te ciemne typy uro, te, które wymieniałam na samym początku, mogą bardzo dużo. Natomiast jasne lato, jasna wiosna mogą na zasadzie pasek do spodni i po prostu czarny, delikatny but. Już czarne kozaki do takich, powiedzmy, gdyby te spodnie były bardziej obcisłe, tak, czyli by były w stylu tych rurek i kozaki by nachodziły tutaj, byśmy te panie zamieniły, no to już w przypadku jasnego typu urody to nie byłoby takie ekstra rozwiązanie. No i pierwsze zdjęcie z lewej, czyli tutaj z tą taką pomarańczowo-rdzawą koszulą, jasnymi spodniami, ciemne buty, ciemna torebka. I też można powiedzieć, że no też jest w porządku, tak? No też jest w porządku. Pamiętajmy o tym, że świat idealny jest światem idealnym, ale tak naprawdę, jeżeli bym miała powiedzieć, która z tych pań, które kolorystycznie mają podobną urodę, wygląda najlepiej, to bym powiedziała, że ta stylizacja środkowa kolorystycznie podoba mi się najbardziej, bo tylko mamy elementy tutaj czerni i tutaj jeszcze chyba jakiegoś, powiedziałabym tam najpewniej takiego brązu. No a ta stylizacja tutaj jest ładne odbicie tej czerni w postaci torebki, ładny, delikatny sandałek na jakiś taki szpilecz, nawet bym powiedziała. No wygląda to całkiem w porządku. Więc tutaj pamiętamy o tym, że powierzchnia czerni, czym mniejsza powierzchnia czerni, tym więcej osób może ją nosić. I teraz będziemy przechodziły sobie przez atrybuty i te atrybuty przelecimy, mówiąc kolokwialnie, całe 12 typów urody. I te 12 typów urody, ja tutaj proszę kontrolować sobie czas, bo ja bym mogła na ten temat bardzo długo mówić. Więc tak, mamy do dyspozycji trzy atrybuty. Trzy atrybuty dla osób, które jeszcze nie robiły swojej analizy kolorystycznej, ani nawet nie czytały książki Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej. Tutaj trzeba nadrobić, bo to aż po prostu w Klubie Stylowych Kobiet to jest taka książka, która powinna, ja to mam, byłoby fantastycznie, gdyby ją przeczytać i nie dlatego, że ja ją napisałam, aczkolwiek to jak najbardziej jest to też miłe dla mnie. Natomiast ważne jest to, że po prostu pamiętamy, osoby, które chcą dobrze rozumieć stylizację, cudownie jest, kiedy, jeżeli oczywiście nie mają wrodzonego talentu do łączenia kolorów i do w ogóle szukania swoich kolorów, żeby doszkalały się z teorii analizy kolorystycznej i próbowały określać się same. Natomiast jeżeli ktoś już zna swój typ urody, no to po prostu cierpliwie czeka na swój. Zaczynam od tych typów dwóch jasnych, ponieważ dwa typy jasne to są te, które, jak wspominałam, najmniej tej czerni powinny mieć w stylizacji. I z czego to wynika? Są trzy atrybuty: odcień, walor i chromatyczność. Odcień, czyli temperatura, mamy ciepłą albo chłodną, walor to jest stopień jasności, ciemności, czyli kolory jasne, kolory ciemne i chromatyczność, czyli kolory zgaszone albo kolory czyste. I teraz jasna wiosna to jest taki typ urody, który dobrze wygląda w kolorach, które są jasne, ciepłe i czyste. Jest spora szansa, że jej uroda jest też dość jasna wizualnie i ma w sobie sporo ciepła. Tak, to jest jakby, czasem to idzie w parze, czasem niestety nie, bo wtedy to było po prostu, jak to moja matematyczka mówiła w szkole średniej, zbyt za proste. I jeżeli jasna wiosna ma takie trzy atrybuty i na pierwszym miejscu jest jasność, więc ta totalność ciemności czerni, no nie będzie dobra dla tego typu urody, absolutnie nie będzie dobra, więc stosujemy jak najmniej tego koloru. Dlaczego ta jasna wiosna jest jako pierwsza? Ponieważ ona jest jakby, można powiedzieć, najgorsza w kolejce do czerni. Dlaczego? Bo jest jasna, to ciepło tutaj nieważne, ale ma w sobie też tą czystość. I oczywiście zaraz koło niej, albo nawet ex aequo, jest jasne lato, które ma atrybuty jasne, kolory jasne, chłodne i zgaszone, powinno być jasne, a nie jasna, jasne, chłodne i zgaszone, czyli jeżeli ta jasność jest na pierwszym miejscu, no to znaczy, że jak najmniejsza powierzchnia, czyli właśnie, jeżeli, nie chcę tutaj mówić, że ktoś powinien mieć przy
nie wiem, przy twarzy, a ktoś powinien mieć spodenki, a ktoś powinien mieć tylko pasek, jak najmniejsza powierzchnia. Także jeżeli jesteś jasnym latem albo jasną wiosną, to pamiętaj proszę o tym, że właśnie jak najmniejsza powierzchnia będzie czerni, tym będzie lepiej dla ciebie. To może być wzorek, to może być, mogą być buty, to może być, nie wiem, pasek z zegarka, pasek do spodni, to może być torebka, to mogą być krótkie spodenki, to może być nawet ten top na ramionczkach. Natomiast niedobrze by było, gdyby to był czarny golf z długim rękawem, a do tego wszystko jasne. Czyli jeżeli jasne typy urody chcą do swoich stylizacji tą czerń wmontowywać, to wtedy staramy się, żeby tej czerni było jak najmniej przy twarzy. Czyli jeżeli już to lepsze będą czarne spodnie, czy najlepsze to będą czarne buty, czarna torebka, tak? W następnej kolejności będą czarne spodnie, później będą góry, które odsłaniają dużo ciała, czyli coś, co jest na ramionczkach, a najgorsze będzie golf z długim rękawem, a najgorsze to będzie golf z długim rękawem, który jest sukienką z czarnymi rajstopami i z czarnymi kozakami. Przechodzimy dalej, czyli do ciemnej zimy. Ciemna zima. To jest typ, który właściwie może nosić czerń od stóp do głów. To jest najciemniejsza z palet, najgłębsza, najbardziej taka predysponowana do tego, żeby nosić właśnie ten czarny kolor, a właściwie powinna być ten achromat czarny. I jak najbardziej tutaj można nosić bardzo dużo czerni, wszystkie kolory z palety można łączyć z czernią, więc tutaj będzie idealnie. Podobnie zresztą będzie z ciemną jesienią. Ciemne jesienie też mogą sobie czarny golf, czarne spodnie, czarne botki, czarny płaszcz, czarna torebka, wszystko mogą czarne i na pewno nie będzie to coś, co będzie sprawiało im trudność. Ja dzisiaj dużo mówiłam w ciągu dnia i niestety gardło mi troszkę szwankuje, ale mam nadzieję, że wszystko zdążę Wam tutaj przekazać. Zgaszona jesień, no i tutaj właśnie zaczynamy kombinowanie, bo teraz tak, zgaszona jesień ma w swoich atrybutach jako pierwsze tą niską chromatyczność, czyli ma zgaszenie u siebie, później jest ciepło, czyli ma kolory zgaszone i ciepłe, i dopiero później jest ciemny. Czyli ten ciemny nie oznacza to, że tam można dużo zapakować ciemnych kolorów do stylizacji, ale oznacza to, że zgaszona jesień nie lubi być jakby wykończona zbytnio na ciemno. Wykończona to znaczy, że cały zestaw, żeby był ciemny. Natomiast zgaszone jesienie mogą mieć wizualnie bardzo różną urodę. To znaczy, że może być zgaszona jesień, która wyglądem będzie właśnie przypominała troszeczkę na przykład ciemną jesień, czyli będzie miała brązowe włosy, będzie miała ciemniejszą oprawę oczu, będzie na przykład się bardzo szybko opalała. Jakby wizualnie można by ją było, tak może się zastanawiać, czy to będzie zgaszona jesień, czy to będzie ciemna jesień. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo może być też przykład odwrotny, to znaczy, że może być zgaszona jesień, która będzie po prostu blondyneczką, powiedzmy jakiś taki średni, czy tam ciemniejszy blond włosów, ale dalej blond, będzie miała bladą skórę, która się nigdy nie opala, będzie miała jasną oprawę oczu, czyli po prostu brwi i rzęsy są niewidoczne, jak się ich nie zaznaczy. I obie będą zgaszoną jesienią. I teraz pytanie takie, no, oczywiste, które się nasuwa, czy to wpływa na to, ile czerni mogą nosić w swoich stylizacjach. Oczywiście ta wizualnie ciemniejsza zgaszona jesień może zakładać na siebie więcej czerni. Dodatkowo, jeżeli na przykład zgaszona jesień przyciemnia sobie włosy, ma zrobioną henne brwi i rzęs, czyli wizualnie się też przyciemni, i do tego jeszcze mamy lato i się na przykład opali, albo nawet nie mamy lata, tylko się opala w jakiś sztuczny sposób, no to wtedy możemy tej czerni znowu dać więcej. Czyli czym wizualnie uroda zgaszonej jesieni jest ciemniejsza, tym lepiej ta zgaszona jesień będzie wyglądała w czerni. I znowu zasada jest taka, że trzeba to po prostu testować. Ja nie powiem, że mogą być buty i spodnie czarne, jeżeli masz na przykład przyciemnione włosy i się szybko opalasz, to nie, to trzeba jakby sobie tak wypośrodkować, to znaczy zobaczyć, czy moja uroda, ja przyciemniłam włosy, to znaczy, że będę mogła troszkę więcej, czy na przykład jeżeli się okaże, że latem się opalę, to mogę nosić więcej czerni i w porządku. I mogę nosić nawet sobie czarną, krótką sukienkę, powiedzmy taką gdzieś tam przed kolanko, na ramionczkach, i wtedy jest git.
i w porządku, tak? To znaczy, że zgaszona jesień w zależności od swojego wyglądu dopasowuje ilość czerni w stylizacji. Następnie mamy zgaszone lato. Zgaszone lato, które znowu w swoich atrybutach ma to zgaszenie. Czyli gdzieś ta czerń mogłaby tam tak jakby gasić całościową stylizację. Ma chłód i ma jasność. I ta jasność na końcu podpowiada nam, że zgaszone lato jest mniej predysponowane do tego, żeby tą czerń sobie wrzucać do stylizacji w stosunku do zgaszonej jesieni. To znaczy, że z tych dwóch zgaszonych typów, to zgaszona jesień będzie dokładała więcej elementów czerni, a zgaszone lato, no powiedzmy, jeżeli jesteśmy w achromatach, to więcej tych szarości, czyli już czegoś, co jest jaśniejsze od czerni. Także tutaj pamiętamy o tym, że zgaszone lato co do zasady powinno mniej troszkę tej czerni używać niż zgaszona jesień. Ale znowu zasada wyglądu również tutaj obowiązuje. Są zgaszone lata, które są naprawdę dość jasne wizualnie. To znaczy, że wizualnie można na nie spojrzeć i się zastanowić, czy to jest zgaszone lato, czy to jest jasne lato. I tak byśmy zgadując czyjś typ urody, byśmy po prostu nie wiedziały. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze zgaszonym latem, które znowu jest ciemniejsze, wyobraźmy sobie, nie wiem, Angelinę Jolie albo Katie Holmes, taka aktorka, która generalnie dla mnie wygląda na ciemną jesień. Ktoś tam kiedyś oglądał wszystkie jej kreacje i odkrył, że w zgaszonych, ale bardzo ciemnych kolorach zgaszonych, ona wygląda najlepiej. I ona, ja byłam na szkoleniu, usłyszałam o tym, byłam na szkoleniu z 16 typów urody, i tam jest taki typ urody, który nazywa się Soft Deep Summer, czyli mamy takie właśnie zgaszone, głębokie, czyli zgaszone ciemne lato. No więc jeżeli zgaszone lato, znowu wizualnie, albo ma z natury ciemne włosy, albo sobie przyciemnia te włosy, brwi, rzęsy i tak dalej, oprawa oka jest ciemniejsza, to też jak najbardziej tej czerni może trochę więcej do swojej palety używać. Następnie mamy czystą zimę. Czysta zima, czyli mamy przede wszystkim kolory czyste, mamy kolory chłodne, mamy kolory ciemne. Ta ciemność też jest jakby na samym końcu, więc nie jest ten typ czysta zima tak bardzo predysponowany do noszenia czerni, jak na przykład ciemna zima, ale już no, muszę powiedzieć, że może nosić jej bardzo, bardzo dużo. Dlaczego? Ponieważ czysta zima, przez to, że jest czysta, to mówi się często też, że jest kontrast. Kontrastowa oznacza to, że może wybierać kontrastowe zestawienia. I teraz, jeżeli czysta zima lubi czyste kolory, czyli takie mocniejsze, takie intensywniejsze, możemy sobie wyobrazić takie intensywne indygo, kobalt, jakąś, nie wiem, magentę, fuksję, takie intensywne niebieskości czy róże, czy jakiś ultrafiolet, to gdy dodamy do tego czerni, to ten kontrast się jakby wyostrzy, czyli ta czystość, która jest kluczem do tego typu urody i do jego kolorów, jest też kluczem do jego zestawień. I właśnie czerń, jako ten taki achromat ciemny, bo zaraz dojdziemy do czystej wiosny i będzie trochę na odwrót, achromat ciemny będzie robił bardzo fajne, kontrastowe zestawienia właśnie w przypadku tego zestawienia kolor czysty z czernią dla właśnie czystej zimy. Czysta wiosna ma troszeczkę no odwrotnie, bo jest tutaj ta czystość, czyli oznacza, że ona też nosi te czyste kolory, ale patrzymy, że to ostatnie słowo, czyli ta jasność, jest powiedzmy takim słowem, które mówi: okej, to ty może nie będziesz wybierać tak często czerni, będziesz wybierała częściej biel, żeby wyostrzać, tak? Czyli że mamy po prostu wściekłą trawiastą zieleń albo jakiegoś intensywnego, po prostu czerwonego pomidora, czy maki, czy tulipany, to biel. A najlepiej tak naprawdę, jak mamy wiosną, czyli ta czerwień tulipana połączona z zielenią jego liści, będzie lepsza, ale też, ponieważ typem siostrzanym jest czysta zima, to no, większość czystych wiosen, które ja miałam przyjemność albo ubierać, albo po prostu są moimi znajomymi i mam z nimi jakiś kontakt, te czyste wiosny w czerni w większości wyglądają bardzo dobrze. I znowu zasada, czym wizualnie ciemniejsza czysta zima, przepraszam, czysta wiosna, tym lepiej będzie wyglądała w kolorze czarnym, czy właściwie znowu powinnam powiedzieć w achromacie czarnym. Przechodzimy dalej, przechodzimy do chłodnego lata i chłodnej zimy. Strasznie szybko mi to jakoś idzie, muszę powiedzieć. Będzie więcej czasu na pytania.
Chłodne lato jest typem urody, które ma w swoim typie siostrzanym zimę, ale to nie oznacza absolutnie, że jest predysponowane do noszenia dużej ilości czerni, że jest predysponowane do tego, żeby przyczerniać całe stylizacji. Dalej jest to jasny typ urody i zobaczmy, że ta jasność już jest tutaj na drugim miejscu, czyli mamy chłodne kolory, ale mamy jasne i dopiero później mamy zgaszone. Więc lepiej będzie z tych dwóch typów chłodnych, lepiej w czerni będzie wyglądała chłodna zima, bo generalnie zimy wyglądają bardzo dobrze w czerni, a chłodne lato, no troszkę bym podrównała to do lata jasnego, czyli jak najmniejsza powierzchnia, ale znowu przechodzimy do tej sprawy wyglądu, bo znowu chłodne lato może być blondynką, albo może być nawet ciemną blondynką, ale rozjaśnioną, a chłodne lato może też podchodzić pod takie prawie brązowe włosy. Przeważnie chłodne lata mają wizualnie jasne oczy, one są niebieskie, albo zielone, albo szaro-niebieskie, gdzieś w tych okolicach. Rzadko kiedy, no ja chyba nie pamiętam, że spotkałam kiedykolwiek chłodne lato z ciemnymi oczami. Chyba sobie nie przypominam takiego przypadku. Przeważnie one są niebieskie albo w okolicy tej właśnie niebiesko-zielone, czy szaro-zielone, szaro-niebieskie. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ta uroda nigdy nie będzie taka bardzo ciemna, bo oczy są jasne, ale może być też ciemniejsza oprawa oczu. Może być chłodne lato, które bardzo szybko się opala. Więc znowu, chłodne lato, które opali się szybciej, zafarbuje się, zrobi jakieś tam makijaże permanentne, czy no, są osoby, które robią sobie, nie wiem, kreski ciemne przy rzęsach, to wszystko by przyciemnia naszą urodę. Więc w sytuacji, kiedy przyciemnimy swoją urodę, wtedy no, łatwiej nam jest troszkę tą czerń wplatać do siebie. Czyli zasada znowu, niedobrze było, żeby to była cała czarna osoba, chłodne lato. Najlepsza sytuacja to będą, kiedy będą małe elemenciki, czyli wzory, paski, buty, małe torebki, no i później powiększamy, tak? Czyli na przykład dajemy sobie krótkie spodenki, później dajemy spodnie, później dajemy top na ramionczkach, później dajemy golf z długim rękawem, no a chłodne lato raczej bym w tym świecie idealnym unikała właśnie czerni na całej sukience, że to jednak nie byłoby takie dobre. Chłodna zima, zupełnie inaczej, chłodna zima tej czerni może używać dosyć sporo, oczywiście nie tak dużo jak ciemna zima, oczywiście nie tak dużo jak czysta zima, ale jednak dość sporo czerni może w szafie się pojawić i spokojnie właściwie może i to być czarna sukienka i na mnie jedną chłodną zimę, która cała się ubiera na czarno czy ubierała się, zanim mnie spotkała. I wyglądają naprawdę nieźle. Tym bardziej, że często chłodne zimy lubią sobie wzmacniać jeszcze swój wizerunek, gdzieś tam troszkę przyciemnią włosy, jeżeli mają naturalnie, powiedzmy, jaśniejszy brąz, to go pogłębiają. Bardzo często gdzieś tam, no jednak wygodą jest, jeżeli stosujemy jakieś makijaże, czy tam, nie wiem, permanentne brwi, czy po prostu na co dzień sobie podkreślamy te nasze naturalne, tutaj na naszą naturalną oprawę oka, chociaż tusz do rzęs zawsze będzie troszeczkę przyciemniał urodę, więc te chłodne zimy jak najbardziej czerni mogą nosić dosyć sporo. No i co? I zostały nam ostatnie dwa typy. Ostatnie dwa typy, czyli ciepła jesień i ciepła wiosna. Ciepła jesień jako swój pierwszy wyróżnik ma ciepło, czyli ciepły odcień, ciepłą temperaturę, co oznacza, że ciepłe kolory najlepiej na niej wyglądają. Na drugim słowie jest ciemny. No i teraz pytanie, czy to oznacza, że ta ciepła jesień tą czerń może nosić? Mamy na ostatnim słowie zgaszone, czyli tak naprawdę no i czerń jest ciemna, i może gasić nam stylizację, czyli gasić na zasadzie tonować, tak? Nie, że sama czerń jest zgaszona, bo to już przed chwilą mówiłam, że ona nie jest ani czysta, ani zgaszona, ani ciepła, ani chłodna, jest po prostu głęboka, jest po prostu ciemna, najciemniejszym kolorem ze wszystkich. I my możemy tą czernią troszeczkę zgasić swoją stylizację, więc tak, ciepła jesień może nosić czerń, ale uważałabym, ponieważ ciepła jesień jest typem urody, który jest najbardziej, że tak powiem, z typów jesiennych najbardziej takim kolorowym.
jak wyobrażamy sobie kolory złotej polskiej jesieni, czyli właśnie te takie, no jeszcze takie wybujałe, takie wybuchowe kolory, one nie są wiosenne, tak, bo to wiosna jest to najbardziej taka, to wow w kolorach, taka najbardziej optymistyczna. Natomiast kolory ciepłej jesieni, może być, że one są takie najczystsze, bo zwróćmy uwagę, że atrybut zgaszona, czyli te zgaszone kolory są, jest na samym końcu, on jest jakby najmniej istotny ze wszystkich atrybutów, czyli znowu, co chcę powiedzieć, to to, że tą czernią nie gaśmy tak bardzo tej ciepłej jesieni. Ja jako typ urody jestem bardzo pomiędzy ciepłą wiosną i ciepłą jesienią. Lubię siebie określać jako ciepłą wiosnę, ale taką ciepłą wiosnę, co to ma trochę za ciemne oczy, jak na ciepłą wiosnę i za ciemną oprawę oczu. Więc mamy, jeżeli osoba, która jest ciepłą jesienią, spojrzy na siebie, czyli znowu popatrzymy na ten aspekt wizualny. Ja Was na chwilę przeproszę, bo ja zapomniałam włączyć sobie dodatkowe oświetlenie. Teraz mi się skończy światło tutaj. Chyba jestem, nie wiem jak to się stało, po prostu tak się podekscytowałam tym pięknym zachodem słońca, że zapomniałam, że to słońce zachodzi w końcu i że jest, no jeszcze nie jest tak, że jest o 22 jasno, więc wracając, ciepła jesień może używać czerni, ale nie używa jej bardzo dużo, to znaczy, że no najlepiej buty i torebka, albo jeszcze coś mniejszego, ewentualnie spodnie i buty. Jednak ciepła jesień potrzebuje mieć dookoła tej czerni dużo takich kolorowych kolorów, tak? Te żółte jesienne liście, te po prostu rdzawe liście i bordowe i te takie kolory no, na granicy jesieni i wiosny. I to jest jakby bardzo istotne. Także ta ciepła jesień, pomimo tego, że ta ciemność jest drugim atrybutem, to raczej myślimy o tym, że to jest raczej głębokość koloru. Kolorów jednak mimo wszystko. Ciepła jesień lubi wesołe takie zestawienie, jak na jesień oczywiście wesołe. No a oczywiście ciepła wiosna jest no, jednym z takich bardziej, po czystej wiośnie, jest jednym z takich bardziej no, odjazdowych typów, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ona jest oczywiście na skraju wiosny i jesieni, czyli gdzieś tam te cięższe kolory jesienne wjeżdżają, ale to już te jesienne kolory są tymi kolorami, które są te ciężkie, bo wiosna, zobaczmy, ciepła ma ciepło, ma jasność i dopiero później ma czystość. Nawet gdybyśmy zmieniły tą kolejność, czyli była ciepła, czysta i jasna, to ważne jest to, żeby kolory nie były tą czernią obciążone. Ciepłe, jasne, czyste to są kolory, które no ta czerń się tam kiepsko wplątuje. Ja bym powiedziała, że to zaraz postaram się ułożyć taki cały, czy postaram się, ułożę, ułożyłam cały taki ciąg typów kolorystycznych od najgorszego dla czerni do najlepszego dla czerni. Więc tak, ta ciepła wiosna, to już tutaj zdradzę, że ona jest jakby taka, no druga, trzecia powiedzmy w kolejce, jeżeli chodzi o no, nielubienie czerni. Mało elementów, nie za dużo. Gdy już nosimy, to raczej nosimy jesienią, zimą niż wiosną. I teraz tak, ja sobie tutaj zrobię stop share sobie zrobię i czyli koniec udostępniania ekranu po to, żebym była troszeczkę dla Was większa. I jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego, tych 12 pór roku i atrybutów, to pamiętamy, że kolejność atrybutów ma znaczenie w wielu kontekstach, łącznie z tym, ile czerni możemy nosić. Jeżeli ciemność, ciemny walor jest naszym kluczowym słowem, możemy nosić czerń bez, no, bez jakby tutaj jakiegoś zastanawiania się. Jeżeli ciemność jest na drugim miejscu, to czerń możemy jej wplątywać trochę więcej, ale w idealnym świecie nie będzie to po prostu cały taki czarny total look. I jeżeli ciemność jest na ostatnim miejscu,
No to jest jakby jeszcze jakby mniej bliżej środka. No i właśnie znowu, jeżeli przechodzimy do jasności, no to tak, jeżeli mamy tą ciemność, mogę trochę mniej, mogę jeszcze mniej, no to później przechodzimy do osi całkiem na nie, czyli jasność jest na pierwszym miejscu, jasność jest na drugim miejscu, jasność jest na trzecim miejscu, tak? Czyli atrybuty, ten walor, czy on jest ciemny, czy on jest jasny, rozkładamy sobie na takiej osi. Co to oznacza? Oznacza to właśnie, że typy, które mogą nosić czerń i ex aequo, można powiedzieć, że mają pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o wyścigi do czerni, no to oczywiście będzie ciemna zima i ciemna jesień. Może nawet bym powiedziała, że ciemna zima jeszcze bardziej, tak, że jednak paleta ciepłej jesieni ma w sobie trochę ciepła, a kolory ciepłe zawsze są przez nas uważane za takie weselsze. No i ta czerń, no można powiedzieć, że są trochę ex aequo, a trochę jednak ciepła zima jest, ciepła zima, co ja mówię? Ciemna zima jest taka lepsza. No ale dajmy im ex aequo pierwsze miejsce. Następnie mamy czystą zimę. Dlaczego mamy czystą zimę? Tutaj ja wiem, że pewnie nikt tutaj nie zna atrybutów na pamięć, chyba że jest jakaś, oczywiście swoje atrybuty, jeżeli znamy swój typ urody, to popatrzcie, jak one się bardzo przydają. Generalnie atrybuty w łączeniu kolorów bardzo się przydają. Wiem, że tutaj jest sporo osób, które albo przerabia, albo przerobiło kurs online, jak łączyć kolory. Jeżeli nie, to oczywiście też Was do niego zapraszam, jak najbardziej, bo to jest takie uzupełnienie wiedzy i to na pewno wiecie, że teraz mamy kampanię promocyjną. To już mam nadzieję, że to gdzieś tam do Was w naszym mailingu czy mediach społecznościowych dotarło. Ale wracam do tego, co mówiłam na początku, czyli do tego, że patrzę Patrzymy sobie właśnie, gdzie ta ciemność jest. Czyli jeżeli mamy na przykład, została nam z zim, tak, bo zimy generalnie to są te czarne typy urody, czy które mogą, no to właśnie mamy, czysta zima ma czyste kolory, ma chłodne, ma ciemne. I chłodna zima ma kolory, które są chłodne, ciemne, więc na drugim miejscu jest, może ja powinnam dalej włączyć ten share screen, żeby się tutaj pokazywać. O, proszę, proszę. Tak, zobaczmy sobie. Mamy, tak, ciemną zimę. Ciemność jest na pierwszym miejscu. Następnie mamy czystą zimę. Ciemność jest na ostatnim miejscu i u chłodnej zimy pyk jest na drugim miejscu. Czyli można powiedzieć, że mamy ciemną jesień, ciemną zimę, mamy chłodną zimę, mamy czystą zimę, tak? I wtedy możemy sobie pyknąć do jesieni i jesienie, uwaga, moment, gdzie my tu jesteśmy, chłodne lato, ciepła jesień. Ciepła jesień ma tą czerń na drugim miejscu, więc będzie lepsza do teoretycznego wplatywania czerni niż zgaszona jesień, bo zgaszona jesień jednak ma no, najdelikatniejszą z palet jesiennych. No i następnie przechodzimy sobie do wiosen i do lat, gdzie już ta ciemność w ogóle w atrybutach nie występuje. Czyli jeszcze raz, ciemna zima, ciemna jesień, chłodna zima, czysta zima, ciepła jesień, zgaszona jesień. Mamy piąteczkę, a pięć miejsc, tak, bo szóste jest ex aequo, już jest, sama się pogubiłam. W każdym razie następnie przechodzimy do wiosny i do lata. I teraz czysta wiosna, jako ta, do której idzie, ta, która idzie do zimy, to czysta wiosna może wplątywać i to dosyć sporo tej czerni. Ja bym nawet dała ją, powiem szczerze, ex aequo z czystą. Czysta wiosna z czystą zimą. Ja przepraszam, jeżeli się pomylę w tych nazwach, ale jak ja je dużo razy powtórzę, to później mi się już samej miesza. A jeszcze przyznaję, że mam teraz taki czas, że w ogóle jest mi trudno się na czymś skupić, więc naprawdę bardzo dużo energii mi ten dzisiejszy webinar kosztuje, żeby się po prostu co chwilę w czymś nie mylić. Także jeżeli się mylę, to Was po prostu przepraszam i po ludzku proszę o wyrozumiałość. Są takie okresy w życiu, kiedy no, nawet jak się bardzo, bardzo, bardzo staramy być profesjonalne w pracy, to gdzieś tam te sprawy prywatne przytłaczają potwornie i nie pozwalają nam być na 1000000% obecnymi.
Mam to ogromne szczęście, że ja uwielbiam swoją pracę i jest mi po prostu łatwiej. Ona czasami ta praca nawet mi pomaga w wielu aspektach. No ale no tutaj jakby nie będę wchodziła mocno w jakby moje prywatne rzeczy. Wracam do osi i do pokazywania tej listy, kto pierwszy do czerni, a kto na końcu. Więc ta czysta wiosna, spokojnie można by było ją dorzucić do czystej zimy. No i następnie mamy, została nam z wiosen ciepła wiosna, jasna wiosna, chłodne lato, zgaszone lato, jasne lato. Zgaszone lato dałabym zaraz po czystej wiośnie. Następnie dałabym, no i tutaj właśnie, ciepła wiosna i chłodne lato, to już tak naprawdę, naprawdę jak bardzo muszą. Może ciepła wiosna jest odrobinę lepsza, chłodne lato jest już prawie na końcu, a jasna wiosna i jasne lato są na samym końcu. Teraz już tego ekranu nie potrzebuję. Są już na samym totalnym po prostu końcu i nie powinny tej czerni za dużo używać. Ale będę powtarzała do znudzenia. Czy mniejsza powierzchnia czerni, jeżeli chcemy wplątywać, podsumowując już całkiem, bo jeżeli macie jakieś pytania, to ja chętnie jeszcze parę minut na nie odpowiem. Także ostatnie kilka minut podsumowania dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, znaczy nie wiem, czy po pierwsze, bo to chyba nie ma jakiejś wielkiej kolejności, ale atrybuty mają znaczenie, czyli czy i gdzie pojawia się ciemny walor w naszych atrybutach. Druga rzecz to, że w jakieś dane pory roku, że czasem są właśnie, mają w sobie trochę zgaszenia, to one mogą tej czerni pożyczać więcej. Kolejna rzecz jest taka, że pamiętamy, że ważne jest też nasza uroda, czyli inaczej jak jest, nie wiem, ciepła jesień z takimi ciemnymi oczami, jak ja mam, będzie mogła trochę więcej tej czerni założyć, niż ciepła jesień, która będzie miała bursztynowo takie piwne oczy, będzie trochę jej gorzej, czyli jakby, jeżeli uroda dąży do ciemnego, albo z natury, albo przez nasze oszukiwanie troszeczkę, to tej czerni może więcej i paradoksalnie latem, gdy mamy albo opaloną bardziej skórę, czyli właśnie trochę przyciemniamy siebie, to tej czerni można więcej, a poza tym latem odsłaniamy dużo skóry i inaczej czarne sandały, inaczej czarne kozaki, bo właśnie powierzchnia ma znaczenie, czyli już gdy decydujemy się na tę czerń, to powierzchnia ma znaczenie jak duże, tak? Czyli czy jest to mikrowzorek na zasadzie drobna kratka albo drobna pepitka i wtedy, no to jakby z daleka nawet nie widać, że ta czerń jest jakby taka wyselekcjonowana, bo z daleka pepitka wygląda jak taki po prostu majak bieli z czernią, a nie czysty kolor. Ale też pamiętamy o tym, że jeżeli mam już coś całkiem czysto czarne, to czym dalej od twarzy, tym jest lepsze dla typu urody, który tej czerni nie powinien nosić. Muszę powiedzieć, że ja z moją teorią wyrobiłam się dokładnie 4 minuty przed czasem, który sobie zaplanowałam, bo ja tu zawsze mam takie rozpiski, co ile powinno mi zająć, więc jeżeli mamy tutaj kilka osób na żywo, jeżeli ktoś ma ochotę zadać mi jakieś pytanie, czy odnośnie czerni, czy odnośnie innych rzeczy, to ja na razie zostawiam nagrywanie, można odpowiadać, natomiast moja część odnośnie czerni jest załatwiona. Także będę chwilę czekała na Wasze pytania. Ktoś, kto nie był od początku, oczywiście może obejrzeć retransmisję. Ewa pyta, czyli wzorzysta sukienka z czarnym tłem nie jest zbyt dobra dla zgaszonego lata, bo za duży kontrast i za dużo czerni. Zawsze lepiej jest, gdy to tło jest jasne, a wzorek mały jest czarny. Czyli jeżeli sukienka będzie, czyli duża powierzchnia będzie miała czarne tło i na przykład, no to ona generalnie będzie dosyć ciemna, a przypomnę atrybuty zgaszonego lata. Mamy zgaszone, mamy chłodne, mamy jasne. Czyli to jest zgaszone lato, ma paletę, która dąży do jasnych zestawień, tak? Ten ostatni atrybut zazwyczaj nam mówi, dokąd dążymy, bo zgaszone lato ma dosyć ciemne kolory, jak na typ letni, tak? Że jasne lato i chłodne lato mają jaśniejsze kolory, takie bardziej świetliste, bym powiedziała, tak? Że one są jakby niewyraźne poprzez ich rozbielenie, a nie poprzez ich przytłumienie właśnie dodatkiem, znaczy domieszką czerni, żeby zszarzyć kolor, a zgaszone lato lubi takie cięższe zszarzenie,
ogorzałe kolory. O tak bym powiedziała. Więc co więc? To czarne tło, no lepszy by wzorek czarny na jasnym tle, a co do, bo za duży kontrast i za dużo czerni, tak, za dużo czerni, natomiast kontrast tu zależy, bo na przykład jeżeli byłaby czarna sukienka, nie wiem, z szarym wzorem, z szarymi kwiatuszkami, to ten kontrast nie będzie taki duży, natomiast jeżeli to by były małe, żółto-zielone tulipanki, no to wtedy to już będzie sukienka dla czystej zimy. Albo czystej wiosny nawet. Więc bym powiedziała, że totalnie opozycyjnie, jeżeli chodzi o teorię analizy kolorystycznej. Więc no Ewa, nie, tak bym powiedziała, że nie bardzo, nie bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, to ja chętnie, jak zawsze z Wami zawsze wszystko chętnie. Jeszcze jedna rzecz właśnie, bo powiem ją teraz, zostawię nawet nagrywanie, żeby inne osoby też mogły to usłyszeć. Jutro rano planuję, co prawda planowałam też, żeby to było w ten poniedziałek, ale niestety różne okoliczności kazały mi wykasować wszystkie rzeczy z pracy, które nie są pilne, czyli najpilniejsze były dla mnie spotkania z klientkami, a omówienie wyników ankiety, którą robiłyście na samym początku tego miesiąca. Tam wyniki tej ankiety są dość ciekawe, nawet powiedziałabym szalenie ciekawe. Jestem zachwycona, że ją zrobiłyśmy, tę ankietę i chciałam te wyniki omówić, ale omówić nie na zasadzie ile mamy tam zgaszonych lat czy sylwetek A, chociaż to też jest ciekawe, bo się okazuje, że są dominujące w ogóle osoby w tej grupie i to tak niekoniecznie typowo, ale tak naprawdę bardziej bym chciała omówić Wasze propozycje na następne webinary. Nie ma jeszcze tematu, albo może jest następny, a mojego nie ma? Paulina chyba już ma swój temat, tak mi się wydaje. Jest niesamowite, jak dużo rzeczy się robi, to dużo rzeczy ulatuje z głowy. W każdym razie, jeżeli jest ustalony, to on na pewno jest w platformie, jest temat podany, tak. Ewa mówi, że następny jest. Tak mi się właśnie wydawało, że mojego majowego jeszcze nie ma, także musimy jeszcze brać 3 tematy webinarów. I co ciekawe, bardzo wiele rzeczy z ankiety to były pytania, które generalnie są na moim blogu, także nawet nie trzeba by było ich na nowo omawiać. I ja mam przygotowaną całą listę linków, które odpowiadają na te pytania. Chcę po prostu zrobić transmisję na żywo, żeby, bo niektórych pytań nie rozumiem, a uważam, że mogą być ciekawe, także może osoba, która zaproponowała ten temat, będzie mogła mi coś doprecyzować. Jak łączyć style? Właśnie, właśnie, Ewa, dziękuję. Tak, następny będzie jak łączyć style, bo to też jest taki temat, który jest za krótki na poradnik na bloga. Jest mega istotny, częściowo jest omówiony w książce Znajdź swój styl, no ale Paulina będzie to robiła na praktycznych przykładach, także no będzie na pewno bomba wiedzy, więc chciałabym omówić na transmisji na żywo na Facebooku właśnie te ankiety, wskazać, gdzie można znaleźć różne rzeczy, albo po prostu dopytać o coś, doprecyzować, bo no właśnie, bo no nie, nie, jakby będę o tym mówiła jutro. Chcę, żeby to było jakby w osobno, żeby to nie było w webinarze, tylko gdzieś, żeby to było osobno. A oczywiście dla osób, które nie mają Facebooka, jak najbardziej możemy udostępnić, czy ściągnąć ten film z tą transmisję i wrzucić ją tutaj na platformę. Także jeżeli ktoś nie ma Facebooka, to absolutnie nie chcę, żeby był nieposzkodowany, żeby nie był poszkodowany, ale też wiem, że są osoby, które założyły sobie jakieś takie, wiecie, fejkowe konta tylko po to, żeby gdzieś tam do nas dołączyć i nas obserwować także, ale oczywiście ja nie namawiam do żadnych mediów społecznościowych, sama nie wiem, czy bym była jakoś tam bardzo aktywna, gdyby nie rodzaj działalności, którą obrałam. Okej, widzę, że nie ma pytań, to właściwie myślę, że będziemy po prostu kończyły. Ja się wyrobiłam w jakimś ekspresowym po prostu tempie, którego się nie spodziewałam, myślałam, że tutaj będę miała raczej naciągniętą godzinę, ale jak widać udało się zrobić szybko. Także cóż, dziewczyny, dziękuję bardzo za tym osobom, które były na żywo, tym osobom, które będą oglądały transmisję, również dziękuję, przypominam, że pytania można zadawać w komentarzach na naszej platformie, czyli każdy webinar ma swój pokoik i tam w pokoiku są komentarze. No i pewnie już może zauważyłyście, że pewnie już może.
Nie było po polsku. W każdym razie może zauważyłyście, że komentarze w tych webinarach były wyłączone. Nie wiem, jak to się stało, przepraszam, ale w nas rzeczywiście się zorientowałyśmy, więc jeżeli ktoś ogląda jakieś zaległe, coś sobie odświeża, to tam można już pytać, ale oczywiście też na czatach jak najbardziej też można. W piątek również jest czat z Pauliną. Paulina teraz przejęła w tym tygodniu większość moich obowiązków, które mogła. No i co? I my się widzimy zapewne w przyszłą środę. W przyszłą środę i zdradzę Wam, że w przyszłą środę to będzie mi przeszkadzał na czacie mały szczeniaczek, a właściwie mała sunka, która powiększy naszą rodzinę w tę sobotę, więc jak to mówią, jaram się jak pochodnia, bo będę miała pieseczka i będziemy tutaj po prostu razem sobie w środę urzędować. A jeżeli ktoś lubi oglądać pieseczki, to zapraszam na mojego Instagrama, bo na bank będzie tam jej dużo. Ale tak, to już tyle jakby rozmów, ja tylko kończę tutaj nagrywanie.